Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jaszku, a to jest Skyrim Legendary Edition, 51 level mojej postaci. Rozgrywkę kontynuujemy sobie w gildii Mrocznego Bractwa i idziemy oddać nasze questy do Nazira. W poprzednim odcinku zabiliśmy 3 cele, 3 kontrakty. Mam nadzieję, że dostaniemy za nie trochę złota. Może nie tyle się bardzo namęczyliśmy, co było to troszkę czasochłonne. Może jeszcze Astrid nam zleci jakiś dodatkowy quest. Zobaczymy. Idziemy. Ale nocna matka jest matką wszystkiego! Lej. Podążamy za jej głosem, za jej wolą! Ośmielisz się jej sprzeciwić? I przyjmiesz karę? Gadaj tak dalej, mały człowieczku. A zobaczymy, na kogo spadnie kara. Och, siedź cicho, nie mrawy durniu. Ten człowiek właśnie wrócił z długiej podróży. Okaż przynajmniej trochę uprzejmości. Panie Cyceronie, to cudownie, że ty i nocna matka dotarliście. Twoja obecność tutaj oznacza długo wyczekiwany powrót do tradycji. O, jesteś miłym i dobrym czarodziejem. Nasza pani na pewno to doceni. Ty i nocna matka jesteście tu oczywiście mile widziani, Cyceronie. Z racji tego, że jesteś strażnikiem, zostanie ci okazany stosowny szacunek. Rozumiesz, mężu? Ha. Och, tak, tak, tak! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wyjaśnijmy sobie jedno. Ja jestem przywódczynią sanktuarium i moje słowo jest prawem. Rozumiemy się? Och, tak, pani! Doskonale! Ty tu rządzisz. No i jesteś. Dobrze. I tak miałam dość rozmów z tym mamrocącym głupcem. Musimy coś omówić. Bardzo mnie to cieszy, już od minuty staram się coś powiedzieć, ale już mi wyleciało z głowy. Dobra, co z tym zadaniem? Tak, rzeczywiście. Musisz udać się do Markartu i porozmawiać z pomocniczką aptekarza. Znajdziesz ją pewnie w Wiedźmim Wywarze w godzinach otwarcia sklepu. Dziewczyna jest gadatliwa i chce zamordować swego byłego kochanka. Wygląda na to, że przeprowadziła czarny sakrament. Na imię ma Muiri. Porozmawiasz z nią, ustalisz kontrakt i go wypełnisz. Bardzo dobrze. Zrób wszystko, czego zażyczy sobie kontakt. Reprezentuj nas profesjonalnie i doprowadź sprawę do końca. Ponieważ to twoje pierwsze zadanie, pozwolę ci zatrzymać wszystko, co zapłaci Muiri. Z pewnością nie będzie szczędzić grosza. Zawsze dobrze płacą. Okej. Nie ma sprawy, ja jeszcze się przejdę do naszego... Cycero. O, słowo mocy. Jak ja mogłem go przeoczyć w poprzednim odcinku? Cycero to jest błazen, którego żeśmy uraczyli swoją pomocą kilkanaście odcinków temu. To już musicie sobie sprawdzić sami, jak chcecie się o tym dowiedzieć czegoś więcej. A my tymczasem pogadajmy z naszym redgardzkim przyjacielem. Czy nadejdzie taki czas, że mieszkańcy Skyrim nie będą potrzebować już naszych usług? Chyba nie. Też tak myślę. Narfi nie żyje. Moje gratulacje. Udało ci się z zimną krwią zamordować wychudzonego żebraka. Wrogowie powinni przed tobą drżeć. Oto twoja zapłata. No i co z tą zapłatą? A, proszę bardzo, 750 sztuk złota. Dobrze. Mam nadzieję, że udało ci się mieć na baczności w tym tartaku. Te drzazgi i zardzewiałe gwoździe potrafią być dość paskudne. Twoja zapłata za dobrze wykonaną robotę. I ostatni cel, który uśmierciłem? Oczywiście. Słyszałem, że kopalniany biznes jest okrutny. A godziny pracy zabijają. Mógłbym tak cały dzień. Oto twoja zapłata. Dobra.
Dawaj, nie ociągaj się. Korzystanie z lekkich pancerzy nie jest nam potrzebne na razie. To potrafię sobie skillować sam na potworkach. A teraz skupmy się na markarcie. Jak tu wyjść z tego sanktuarium? Oho, chyba tą drogą. Tutaj wszystkie te krzaczki sobie pozbieram kiedyś między odcinkami, jak mi się uda skończyć go w sanktuarium. A jak nie, to i tak mam w swojej chatce, dzięki dodatkowi Heartfire, całkiem pokaźną plantację różnej maści, nasionek. Witam po krótkiej przerwie. Niestety cały czas nie mogę się uporać z problemem wypieprzania mnie do pulpitu. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Przenieśmy się teraz do dworu nad jeziorem, gdzie jestem szczęśliwym posiadaczem powozu. Powóz powinien nam pomóc w przedostaniu się do Markartu. Co mogę powiedzieć o tej krainie? Pogranicze. Dużo renegatów. Bardzo klimatyczne miejsce, aczkolwiek w ogóle go nie lubię. Nie trawię po prostu. Piękna zorza polarna. Nie? Dokąd chcesz jechać? O, dla takiej zorzy warto grać w Skyrim. Markart. Na wóz i spadamy. No to spadajmy. Możemy ruszać? O, dziwne. Czasami Gunjar podczas podróży opowiada jakąś krótką historię, dwa zdania na temat miasta, do którego podążamy. Tym razem tak się nie stało. Może dlatego, że ja powiedziałem dwa zdania. O, i dobra. Miasto krasnoludów, wybudowane przez krasnoludy. W podziemiach pełno machin. To i idziemy. Najbezpieczniejsze miasto pogranicza. Dobra, tam. Ja to wiem i ty to wiesz. A jak jest w praktyce, tego dowiemy się za chwilę. Muszę ubić jakiegoś strażnika w Markarcie, żeby dostać tą tarczę. Może zabierzesz do domu biżuterię? O, o. O, moja siostra pięknie by wyglądała. Jep! Śmierć jest przereklamowana. Odwrót! No proszę, niech on zabije tego. Przelewam krew za mieszkańców pogranicza! Śmierć Nordom! Na bok. Dobra, poziom legendarny, coś oni mi za szybko umierali, dlatego sprawdzałem. Cofnijcie się wszyscy. Dobra, nie interesuje mnie to w ogóle. Nie ma tu renegatów. O, jest Muiri. Czemu tak na mnie patrzysz? Ty czemu odchodzisz? Przybyło mroczne bractwo. Mroczne bractwo? O, Ryan, naprawdę tu jesteś. A więc czarny sakrament rzeczywiście zadziałał. Pewnie, czemu miał nie zadziałać? Czego chce? By Alan Dufont stracił życie. Ma zostać wytropiony i zaszlachtowany jak świnia. A reszta jest milczeniem. Nie wiedziałam o tym, gdy byliśmy razem, ale tak naprawdę Alan jest przywódcą pewnej bandy oprychów, bandytów. Zadekowali się w starych krasnoludzkich ruinach Raldbdar, niedaleko Wichrowego Tronu. To ich baza wypadowa. Idź do tych ruin, znajdź Alana Dufonta i zabij go. Nie dbam o jego znajomków, zrób z nimi co chcesz, ale Alan ma wyzionąć ducha. Tak też się stanie. Świetnie. Gdy już zginie, zapłacę. Złotem. Odłożyłam nieco i mam nadzieję, że wystarczy. Ale... no cóż, jeszcze jedna sprawa. Interesuje cię to? Oczywiście. Jeśli zdołasz, zabij jeszcze jedną osobę. Nie musisz, bo tego nie ma w umowie. Ale jeśli ci się uda, zapłacę nawet więcej. Chodzi o Nilsin, łamaczkę tarczy z Wichrowego Tronu. Jeśli Nilsin także straci życie, porządnie cię wynagrodzę. Dobrze. Udajmy się więc do Wichrowego Tronu na początku, ponieważ tą łamaczkę tarcz
pewnie będzie nam troszkę łatwiej znaleźć i zabić. Ale fajny ten kadzitek, mamy już taką zbroję. Jest u mnie w piwnicy. Niedługo trzeba będzie się zastanowić nad poszukaniem questu zaczynającego możliwość kupny drugiego domu i trzeciego domu, bo już się nie mieszczę. No, dobra. Znacznik jest gdzieś niedaleko, więc nasza ofiara też powinna być gdzieś niedaleko. Podarujesz monetę biednej stolicy. O, jeszcze ci żebracy. Stój! Nie zbliżaj się! Czemu? Kolejna dziewczyna nie żyje. Suzana z gospody pod Knotem. Ledwie parę wieczorów temu podawała mi piwo. Proszę jedynie o... Ciężko więc powiedzieć, że była mi znana. Szkoda dziewczyny, no. Co tam możesz powiedzieć o jej śmierci? Ta sama historia. Najpierw ją zadźgano, potem poćwiartowano. Zupełnie jakby dorwała się do niej jakaś bestia, ale rany są cięte. To nie był pierwszy raz? Suzana jest trzecia. Zawsze jest tak samo. Młoda dziewczyna, zabita nocą, ciało w strzępach. No. Dobra, powiedz mi coś jeszcze o tym, o tej sprawie. Wojna nas już sporo kosztuje, więc nikt nie ma czasu się tym zajmować. To przykre, ale tak już jest. Potrzebujesz pomocy? Jeśli chcesz pomóc, popytaj gapiów, czy nie widzieli czegoś interesującego. Zbadam ciało, zanim dobiorą się do niego szczury. To zadanie wydaje mi się dosyć ciekawe. Nigdy go nie robiłem. Więc popytamy troszkę tych gapiów. Jak mówiłem, kiedyś tam niech przygoda pisze się sama. Zawsze jest smutno, gdy ktoś musi umrzeć. To prawda. Nie jest to wesoła okoliczność. Przepraszam. Wydawało mi się, że widziałem kogoś uciekającego, ale nie przyjrzałem mu się dobrze. Typowe zagranie dla RPGów. Wszyscy coś widzieli, ale nie wiedzą, co? Kolejna. Straszne. Usłyszałam krzyk i przybiegłam, ale ona już... taka była, gdy tu dotarłam. No szkoda, szkoda. A kapłanka co nam powie? Wielka szkoda. Nie, wybacz, ale zauważyłam, że jej sakiewka była nienaruszona, więc nie zrobili tego dla złota. Wybacz, ale muszę przygotować ciało. Ja już wiem, po co ty to ciało przygotowujesz. Było moim zamiłowaniem. Szkoda, że strzała w kolano zniszczyła moje marzenie o awanturniczym życiu. Jakieś kłopoty? Normalnie bym to przewinął, ale ten dialog jest warty wysłuchania go w całości. Jak zawsze, nikt niczego nie widział. Ta gnida znowu uciekła. Dobra, pomogę wam. Słuchaj. Jak ci się wydaje, że lepiej się sprawisz niż Legion Strażników, to proszę bardzo. Musisz jednak porozmawiać z Jorlifem. Nie możemy pozwolić, by każdy mógł sobie chodzić i twierdzić, że ma jakieś pełnomocnictwa. Jeżeli ma chęć, to pogadamy. Dobra, gdzie jest ten Jorlife? Dobra, Jorlife też jest gdzieś niedaleko. A ja się udam teraz tutaj. Nie wiem po co. Czy tutaj jest Jorlife? Chyba nie. A może tutaj jest ta... nie Muiri, tylko ta Nilsen? Nie, o! Dobra, użyjmy czaru niewidzialności. Zapiszmy sobie grę. I sztylecik, proszę bardzo. Będzie animacja? Yep. Pięknie. Dla takich animacji warto grać w Skyrima. Te finishery są kosmiczne. Nikt nas nie widział? Mam nadzieję, że nie.
uciekamy szybko z tego ponurego miejsca. Co prawda jesteśmy tajnymi wysłannikami Mrocznego Bractwa na usługach Astrid, ale trzymajmy się jakoś tej fabuły tak, żeby się nie wplątać za bardzo w jakieś tutaj posiadki w więzieniu. Ale w sumie paradoks trochę taki. Jednocześnie zajmujemy się morderstwami i próbujemy zagadkę morderstwa rozwikłać. Taki bohater z podwójną tożsamością. Bardzo mi to odpowiada. Idziemy dalej w stronę Pałacu Królów, siedziby Jarla Ulfrika Gromowładnego. To nie jest temat dzisiejszego odcinka. Chcę jasno zadeklarować. Jest Nordem. Jeszcze przejrzy na oczy. Jeszcze kiedyś zajmiemy się tym wątkiem, ale to nie teraz. Gromowładni zwyciężają w całej krainie. Że cesarscy chcą ruszyć na białą. Pomogę ci w tych morderstwach, przyjacielu. Zaiste ciężkie to czasy, kiedy ludzie nękają swych pobratymców niczym zwierzęta. Już i tak brakuje mi ludzi do pracy. Jeśli oferujesz swą pomoc, to z chęcią ją przyjmę. Powiem strażnikom, aby pomogli ci w razie potrzeby. Ja też chętnie cię nieco odciążę. Jeśli poderżnięcie gardła można uznać za I co teraz? Jeżeli masz wieści z zachodnich dzielnic, zanieś je Ulfrikowi. Zbadaj miejsce zbrodni. Powiem wam, czemu nie zabijemy w tym odcinku Alana Dufonta. Ponieważ krasnoludzkie ruiny mieszczą się jakąś odległość od wichrowego tronu, a jak wszyscy wiecie, na poziomie legendarnym przebywanie takiej drogi stanowi nie lada wyzwanie. Dla mnie trochę mniejsze, dla was trochę większe, że musielibyście to oglądać wszystko. Co to za uciekający jakiś człowiek? Jeśli coś ci będzie potrzebne, zajdź do mnie. Mam sporo do zaoferowania. Jestem mrocznym elfem żyjącym w wichrowym tronie, więc tak, mieszkam w szarej dzielnicy. Pewnie jesteś tu od niedawna, inaczej byłoby dla ciebie jasne, że takich jak ja nie wypuszcza się poza te slumsy. Myślałem, że on ucieka, bo on tutaj też ma coś wspólnego z zabójstwem. Być może nawet zabił kolejnego. O, dobra. I zbadajmy to miejsce zbrodni. No, ale jak je zbadać? Zajmujesz się alchemią? Nigdy tego nie rozumiałem. I nie zrozumiesz, ale pozwól mi pomóc ci w śledztwie. W porządku. Tutaj zaczyna się ślad krwi. Helgirt zabrała ciało do komnaty umarłych, żeby przygotować je do pochówku. Ma trochę nierówno pod sufitem, ale akurat na ciałach zna się jak mało kto. No nie wiem, co ja wam mogę powiedzieć a propos przeszukania tutaj miejsca zbrodni. Nie wiem, jakby można było je zbadać, ale jakbyśmy mieli na przykład jakieś bronie. Hej, uważaj! I to nie działa. Dobra. No to idziemy tutaj sobie do komnaty umarłych. Może ta krematorka? Może ta opiekunka zwłok nam trochę w tym pomoże? Idziemy, idziemy. Nie opieprzamy się. Mroczne te katakumby są. No chodź tu, Helgrid. No, nie mogę jej namierzyć. Szerokie, ukośne cięcie od lewego ramienia. Coś jeszcze? No, nie żyje. Ale to chyba nic nadzwyczajnego w przypadku kogoś, kto tu trafił. Znaczy się, kogoś poza mną. Wybacz, to taki żart. Bardzo lubię takie soczyste żarty. Wiesz coś na ten temat więcej? Nie bardzo. Jedyna nietypowa rzecz to kształt ran. Wyglądają jak zadane... No cóż, dawni Nordowie używali tego typu zakrzywionych ostrzy, kiedy balsamowali zmarłych.
Nawet nie wiem, kto w wichrowym tronie może coś takiego mieć. Poza mną, rzecz jasna. Mam za dużo pracy przy zmarłych, żeby jeszcze dokładać sobie roboty. I przecież nie mówiłabym ci o tych ranach ciętych, gdybym sama je zadała, prawda? Wybacz, ale muszę wracać do pracy. Mnóstwo roboty, żeby przygotować ją do grobu. Przepraszam za kolejną minimalizację. Postaram się jakoś ten błąd naprawić. I dobra, wchodzimy sobie z powrotem na górę. Gdziekolwiek by to nie było. Czy mamy czar jasnowidzenia? To jest najlepszy czar, jak się nie wie, gdzie jest wyjście. Chyba się przełamie i będę go w końcu używał. Mimo tego, iż on kiedyś bugował grę, nie wiem jak teraz. Iluzję już chyba mamy na 100 wbitą, więc nie ma potrzeby nim tak spamować cały czas. Ale jest przydatny. Dobra, moi mili. Tutaj czy jest coś jeszcze? Nie mam pojęcia. Lekki pancerz zapewnia swobodę ruchów. Mądry wybór. A gdybyśmy postawili na ożywienie umarłych? Hola, hola! Gdzie z tymi czarami? Albo może na kulę ognistą. Nie, nie działa. Dobrze, moi mili, ja się dowiem, jak to zrobić, a w tym bo język się plącze. Ja się dowiem, jak to zrobić, a tymczasem żegnam się z wami. To był Jaszku 06 Skyrim Legendary Edition. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie wystartujemy sobie przy krasnoludzkich ruinach. Trzymajcie się. Peace.